Hello, hello, good morning, my students. Okay, let's find your books. It's here. Nice. And where is the workbook? Okay, I have it. So one is brown, second is black. So let's check what we've done last time. Okay. See. 3C. No, jesteśmy już dosyć daleko z tym wszystkim i dzisiaj mamy co nieco do zrobienia. W związku z zadaniami zaczęliśmy ostatnio czytać i rozmawiać właśnie o tych wszystkich apologies i tak dalej. Tak więc dzisiaj będziemy to kontynuować. So please open your books. Oh, sorry, I have to. I'm blind. I need bigger icons. And Junior Explorer 6 is here. So open your books, page 42. And first exercise will be look at the phrase book and complete the dialogues in your notebook. So, madam, pierwsze co zaczepiamy kogoś, to na pewno powiemy excuse me, madam, I didn't see you there. Albo może być też I'm very sorry. And she said she would say never mind. No mamy tu żywcem ściągnięte. Excuse me, I didn't see you there. O, no, coś mi tu nie gra. Excuse me. Apology accepted. Sorry. No dobra, to zostawmy na razie. Hi Lara, I am so sorry, but I don't have the money for you. Hello Frank. Don't worry, but remember it next time. Hello Frank, that's all right. Never mind. Don't worry, już jest. I mamy jeszcze, sir, I'd like to ask a question. I'd like to ask, so excuse me for interrupting, or just excuse me. A tamten się pyta, na przykład mówi, that's all right, czy coś takiego. Słuchajcie, macie bardzo duże pole manewru, więc nie musi być tak jak w kluczu, tylko można zamieniać te słowa. To są słowa związane z synonimami. Teraz, słuchajcie, chciałbym, żebyście spróbowali powtórzyć tak, jak usłyszycie. Listen and repeat using the same intonation. Czyli z intonacją taką samą. Uwaga. I'm very sorry. I'm very sorry. Apology accepted. Apology accepted. Don't worry. Don't worry. But don't do it again. But don't do it again. Excuse me for interrupting. Excuse me for interrupting. That's all right. That's all right. Excuse me. Excuse me. I didn't see you there. I didn't see you there. Never mind. Never mind. Czyli zauważcie, jeżeli ktoś przeprasza, to nawet głosem pokazuje, że jest mu w jakiś sposób przykro. A ta osoba, której to nic, żadnej krzywdy nie wyrządziło, zawsze jakoś tak pozytywnie nastawiona do życia potrafi na to przeproszenie odpowiedzieć. Ok, exercise 4. Speak. Work in pairs, act out the mini dialogues in exercise 2, then make your own mini dialogue and act it out. To będzie, słuchajcie, zadanie na plusa na następną lekcję. A mianowicie, już sobie ćwiczyliśmy w parach czytanie tych dialogów z tego zadania. Waszym zadaniem będzie stworzenie jakiegokolwiek dialogu. Może być na wzór jedynki, dwójki lub trójki, ale nie ten sam, tylko z jakimiś innymi słowami. Każda osoba, która go stworzy i mi wyśle do następnej lekcji albo podczas następnej lekcji, dostanie plusa, więc polecam. And now we have got grammar, object pronouns. Właśnie miałem to dzisiaj w klasie szóstej w Wałdowie. Subject pronouns poprzedzają zwykle czasownik. I like dogs. We live here. Czyli to są zaimki osobowe.
Object pronouns występują zwykle po czasowniku. Są to, słuchajcie, zaimki w formie dopełnienia. Look at them. Patrz na nich. Blake doesn't like her. Nie lubi jej. I mamy subject pronouns, object pronouns. Ja, to jest I. Mnie, me. You, ty. Ciebie, też będzie you. On, he. Jego, him. Ale to jest takie jego, wiecie, niego bardziej. Ta rzecz należy do niego. She, to będzie ona, a jej, to, albo niej, to będzie her. It, to tego, it. Mamy też my, czyli we, nas, us. You, to jest wy, a widzę na przykład was, to też będzie you. No i mamy oni, one, they, a ich, nich, widzę je, widzę nie, nie mówi się je, nie, o Boże, ten polski to skomplikowane, them. To sobie spokojnie poćwiczymy, słuchajcie. Pamiętajcie, że mi dotyczy mnie, you, ciebie, albo na przykład tobie, him, niego, niej, tego i tak dalej. Complete the dialogues. It was Dave's birthday yesterday. I teraz coś tam. Yes, I did. I gave him a new t-shirt. Czy ty coś dałeś? Did you give him a present? Czyli nie powiemy did you give Dave a present, tylko czy dałeś jemu present? We visited London last week. Fantastic. What did you do there? Really? All of them? Which museum was your favorite? We visited... nie wiem, all museums albo coś takiego. I went to museums. Tak więc poszliśmy do muzeów. Do wszystkich. Wszystkich nich jakby. Więc słuchajcie, te zaimki w formie dopełnienia odnoszą się głównie do tego, żeby nie powtarzać osoby. Bo to by było takie głupie, jakbyśmy cały czas mówili o, idzie sobie Dave. Widzę Dave'a. Widzę, jak Dave tańczy i ciągle Dave, Dave, Dave. Natomiast można różnego rodzaju inne zaimki powstawić. Może być po prostu he, może być him, może być his. Wszystko zależy od tego, w jakiej sytuacji się znajduje, co zrobi i jakie właśnie wyrażenie gramatyczne pasuje. So, let's try play with sounds. To jeszcze sobie szczegółowo, słuchajcie, omówimy, jak będziemy robić zadania w ćwiczeniach, bo tam są one w bardzo fajny sposób przedstawione, więc będzie o wiele łatwiej do zrozumienia to wszystko. Listen and write what you hear in your notebook. Czy to jest sitting, czy sit-in? Thing, czy thin? Track 36. 1. Sitting. 2. Thin. Okay. So in first I heard sitting and in second thin. Bo, słuchajcie, jeżeli jest taki oddzielny wyraz, to jak szybko się mówi, można też powiedzieć sitting, czyli siedzieć w. Ale tu jest typowo sitting, sit-in, sitting, sit-in, thin, thin. To jest takie długie n. Ok. Practice the ing sound in the past continuous. Listen and repeat this rhyme. Czyli jak się wymawia to ing? Posłuchajcie. I was running. I was playing. I was kicking the ball. I was running. I was playing. I was scoring a goal. Ok, tak więc ing nie wymawia się ing, tylko ing. I was running,
I was playing. I was kicking the ball. I was running. I was playing. I was scoring a goal. Możecie sobie powtórzyć nawet za mną, fajnie by było. I was running. I was playing. I was kicking the ball. I was running. I was playing. I was scoring a goal. Okay. And exercise 8. Writing time. Complete the story with and when. Czyli i lub kiedy, tak żeby zdania wyszły logiczne. We were skiing in France. We were having a great time. Czyli jeździliśmy na nartach we Francji, mieliśmy dobry czas. No to nie kiedy, tylko and. Every morning we skied for 3 or 4 hours before lunch. One day we were leaving hotel. I saw a boy wearing a red hat in the street. Czyli słuchajcie, przed so, czyli czasownikiem w drugiej formie, czyli w czasie past simple, prawie zawsze będzie when. When I saw a boy wearing a red hat in the street. Czyli wychodziliśmy z hotelu, kiedy zobaczyłam chłopca. I looked at him because it was snowing. He wasn't wearing shoes. Padał śnieg i on nie miał ubranych butów. 10 minutes later I was skiing. I saw the boy again. I znowu mamy I saw, podobnie jak było w drugim, więc będzie when. Chociaż powiem wam, że na upartego end też by tu pasowało. Tu też właściwie, no ale dobra. He was standing in front of me and I bumped into him. I said, I'm so sorry, are you okay? But he wasn't there. Nigdy zdanie nie zacznie się od i. When I was looking for him, Dad arrived. We looked for the boy together in the snow, but all we found was a red hat. No, jakaś creepy, straszna historia, słuchajcie. Jakiś zaginiony chłopiec, został po nim tylko kapelusz, on zniknął, więc może poszedł do Narnii, nie wiem. Okej. I teraz mamy Forms Explorer. Historyjka. Opisując historię z przeszłości, używamy czasów past simple i past continuous. Pisząc historyjkę, pamiętaj, że ciekawie dla czytającego jest, jeśli pojedyncze zdania będą połączone w dłuższe. Królikowi się woda kończy. Ten efekt uzyskasz stosując spójniki, na przykład when i and. Łącząc dwa czasy, czasy w zdaniu, używamy słowo when. The boys were watching TV when it happened. Łącząc dwa zdania w czasie past continuous, używamy spójnika and. It was raining and the boys were playing football. Dobrze, żeby w historyce pojawiły się wyrazy wskazujące na kolejność wydarzeń lub ich umiejscowienie w czasie. First, then, one day, sudden. Czyli najpierw, potem, pewnego dnia, nagle. Write a story in your notebook. Use the past simple, the past continuous, and the linking words and when. So, a story of a dog. One day, Harry was walking to school when he saw a lost dog. The dog was sitting on the grass and it was looking at Harry. Harry wanted to help the dog. He took the dog to school. When he arrived at school, all his friends were talking in the playground.
When his friend Samantha saw the dog, she said Rex. One day when Harry was walking to school, he saw a lost dog. The dog was sitting on the grass and it was looking at Harry. Harry wanted to help the dog. He took the dog to school. When he arrived at school, all his friends were talking in the playground. When his friend Samantha saw the dog, she said Rex. Tak, czyli używamy czasów past simple albo past continuous. Past continuous to jest ten was i were plus ing do czasownika, a czas past simple to jest ta druga forma czasownika w nieregularnych. O Boże, ja bardzo kawy poczuję. I need coffee, please give me coffee. Tak więc, słuchajcie, kolejne zadanie na plusa dla chętnych to write an ending to the story in your notebook, czyli napisz zakończenie historyjki w zeszycie. Tak więc, macie dzisiaj dwa zadania na plusa. Pierwsze to napisać krótki dialog związany z przepraszaniem, czyli podobny do tych, co były na stronie 42. I drugi, dokończyć historyjkę o psie. Nie musi to być długie, to mogą być typu 2-3 zdania, więc można bardzo łatwo zdobyć dwa plusy. Ok, so this is all in the book. What time is it? 16 minutes, nice. So now, please open your workbooks. I tutaj, słuchajcie, się zatrzymamy na różnych kwestiach i porobimy różnego rodzaju zadania, więc dzisiaj na lekcji na Teamsie będzie trochę pisania. Junior Explorer 6. So, about town 3C, I'm sorry. And first we have to find... Oh, this is me. Do ćwiczenia, and the code is A6TEYA. So, uzupełnij mini dialogi, następnie posłuchaj nagrania ćwiczenia trzeciego na stronie 42 podręcznika i sprawdź, czy dobrze wykonałeś lub wykonałaś zadanie. I'm very sorry. Apology a... Zastanówcie się, co tam będzie. The worry. But don't do it a... No, można sobie pomagać książką. Excuse him for interrupting. That's all. I mamy też a me. I don't see you there. Mind. Więc posłuchajmy jeszcze raz i uzupełnijmy, jeśli ktoś tego nie pamięta. I'm very sorry. Apology accepted. Don't worry. But don't do it again. Excuse me for interrupting. That's all right. Excuse me, I didn't see you there. Never mind. Okay, so I'm very sorry. Apology accepted. Don't worry. Okay, but don't do it again. Ja piszę całe słowa, wy tylko brakujące litery. Excuse me for interrupting. That's all right. Me, I didn't see you there. So this is excuse me. Mind. Never mind. Czyli to są te wszystkie wyrażenia, które już mieliśmy wcześniej. I zadanie drugie. Przeczytaj opisy sytuacji i wybierz właściwe wypowiedzi. Your friend
forgot your birthday. He or she says, I'm very sorry, I forgot your birthday. After your friend apologizes for forgetting your birthday, you say... I teraz wam powiem, że każda z tych odpowiedzi jest dobra. Może wyrazić się w różne sposoby. Nie rób tego więcej, przeprosiny przyjęte, albo nigdy ci tego nie zapomnę. But I think that the best possible answer is apology accepted. Because we are very kind people and when someone apologizes, we should say that. You walk in front of someone who is cycling along the cycle path. You say, excuse me, I didn't see you there. Excuse me, what are you doing here? Excuse me, please stop. So, it has to be A, of course. Excuse me, I didn't see you there. Ktoś wlazł na ścieżkę dla rowerów i jeszcze nie widział. Ciekawe. The cyclist says, co na to powie rowerzysta. I'm sorry, never mind, don't mention it. So it has to be never mind. Nieważne. U nas to jest takie, nie ma problemu czy coś takiego. Okay, you are on a train, you want to know what the next station is. You say to the person next to you. Excuse me for interrupting, but what is the next station? I interrupted you, I'm very sorry. What is the next station? Where are we? No i teraz znowu jest tak, że to jest właściwie każda możliwa odpowiedź jest dobra, ale taką najbardziej ładną, pożądaną przez kulturę osobistą wewnętrzną człowieka będzie A. I teraz słuchajcie, zastanówcie się nad zadaniem trzecim, czwartym i piątym. Spróbujcie zrobić chociażby czwarte i za chwilę będziemy dalej działać już na Teamsie. Tak więc do zobaczenia.